Jesteśmy w Parlamencie Europejskim, jesteśmy w Strasburgu. Będziemy dla Was przygotowywać raporty właśnie z takich posiedzeń, z tych najważniejszych wydarzeń, które dzieją się w Parlamencie Europejskim. Co jest przegłosowywane, co jest przyjmowane, jakie padają propozycje, no i w ogóle, co tutaj tak naprawdę się dzieje i jak ta moja praca tutaj na co dzień wygląda. Pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego jest o tyle wyjątkowe, że to właśnie na tym posiedzeniu zapadają takie decyzje jak chociażby wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wybór wiceprzewodniczących, wybór kwestorów, ale również wybór szefa Komisji Europejskiej, to jest najważniejszym wyborem, w ogóle najważniejszą decyzją w Unii Europejskiej, dlatego że ten szef Komisji Europejskiej tak naprawdę ma bardzo dużo narzędzi, a w niektórych nawet politykach właściwie nieograniczone narzędzia do tego, żeby kształtować politykę Unii Europejskiej, i ten wybór szefa Komisji Europejskiej również odbywa się na tym pierwszym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Natomiast o wyborze szefa Komisji Europejskiej porozmawiamy w kolejnym odcinku i zrelacjonuję to w kolejnym odcinku, dlatego że akurat kandydatura zaproponowana przez Radę Europejską jest o tyle ciekawa i o tyle wyjątkowa, że trzeba na to poświęcić osobno odcinek. Jak doskonale Państwo wiecie, tą kandydaturą jest pani von der Leyen, która ubiega się o reelekcję, ale o tym wszystkim w kolejnym odcinku. Jak wygląda ten Parlament Europejski? Jak wygląda ta moja tutaj codzienna praca? No szanowni Państwo, no pierwsze dwa dni to jest rozeznawanie się w korytarzach tych budynków, dlatego że to wszystko jest bardzo, bardzo skomplikowane, więc pierwsze kilka dni no to jest uczenie się tego, jak to tutaj wszystko wygląda. To również zapoznanie się z moimi obowiązkami, zapoznanie się z takimi technicznymi rzeczami, organizacyjnymi. Jak wygląda ta praca właśnie na sali plenarnej? Ja siedzę po prawej stronie w Parlamencie Europejskim. Będę starała się też to relacjonować właśnie z wewnątrz, właśnie z tej sali plenarnej, bo tak naprawdę nikt z zewnątrz, czy każdy, kto chce tutaj z zewnątrz wejść na tą właśnie salę plenarną, zwłaszcza w czasie posiedzenia, no ma ograniczone narzędzia, jest nad salą plenarną taki balkon, gdzie można wejść i zobaczyć, jak to wygląda z góry. Natomiast no, my siedzimy stosunkowo blisko tego wszystkiego i naprawdę bardzo, bardzo z bardzo bliska możemy to wszystko dla Was, dla Państwa relacjonować. Więc na pewno tutaj jest dużo chaosu na początku, dużo zamieszania. Natomiast no ja się tutaj uczę już po tych kilku dniach. Mniej więcej wiem, jak trafić do swojego biura. I to jest ciekawostka. To jest coś, co odróżnia tutaj Parlament Europejski od polskiego Sejmu, dlatego że zarówno w Brukseli, jak i tutaj w Strasburgu, ja jako europarlamentarzysta mam swoje biuro. Mam swoje biuro, moi asystenci mają swoje biuro, zarówno tutaj, jak i w Brukseli. Co jest bardzo komfortowym elementem pracy tutaj, dlatego że właściwie między właśnie sesjami, między w przerwach mamy miejsce, w którym mogę swobodnie popracować, miejsce, które jest wyposażone we wszystkie potrzebne mi elementy do pracy. No i to jest dużo lepszy komfort pracy dla właśnie eurodeputowanych. Takiego komfortu pracy nie ma w polskim parlamencie, to znaczy, no niestety, ale polscy posłowie te warunki pracy mają troszeczkę gorsze. Pewnie zapytacie Państwo, jakie tutaj są emocje, jakie tu są nastroje. No więc tutaj na korytarzach Parlamentu Europejskiego to wszystko dzieje się raczej spokojnie. Natomiast faktycznie na sali plenarnej już właściwie w tych pierwszych dniach doszło do takiego mocnego spięcia pomiędzy prawicą i lewicą. Rzucamy wystąpienie pana posła Meyera z Austriackiej Partii Wolności, który ustosunkowywał się do nowo wybranej eurodeputowanej z Włoch. Pani Celis, która rzuca się na ludzi z młotkiem, wiemy o tym, zabrała teraz miejsce w tej izbie. Coś takiego nie powinno mieć miejsca. Ludzie, którzy stosują przemoc, widzieliśmy to w zeszłym tygodniu w USA, teraz widzimy w Europie, dlatego też proszę, abyśmy mieli nadzór tej osoby, tej pani deputowanej, żeby ona nie była w stanie przeszmuglować nielegalnie broni do tej izby. Dziękuję bardzo. Niestety nie trzeba było czekać dłużej niż pierwsza sesja Parlamentu Europejskiego, by skrajna prawica pokazała swoje prawdziwe oblicze. Pokazują się oni jako obrońcy praw człowieka, tak jak obrońców
takich jak nasza koleżanka Ilaria Salis, która została uwięziona przez Orbana. I chcę powtórzyć, jest to zaszczyt, to prawdziwy zaszczyt, iż zasiada ona w ławach lewicy. I jest tutaj po to, by was zwalczać, zwalczać was, skrajną prawicę, zwalczać podważanie praw podstawowych. Jesteśmy dumni, że zasiada wśród nas w Parlamencie Europejskim. Pierwsze posiedzenie Sejmu to przede wszystkim po pierwsze głosowanie nad szefem Parlamentu Europejskiego. To stanowisko i właściwie zdecydowaną większością głosów po raz kolejny uzyskała to poparcie pani Roberta Metsola, która pochodzi z Malty. Zdobyła ponad 550 głosów, to jest bardzo dużo. A ja przypomnę, że mamy teraz w Europarlamencie 720 eurodeputowanych i pani Metsola zdobyła bardzo, bardzo duże poparcie. Pewnie interesuje was, czym to się różni od na przykład polskiego marszałka Sejmu. No różni się to tym, że no, marszałek Sejmu tak, no, jest drugą osobą w państwie polskim. Ma dużo takich ustrojowych, ma dużo, dużo bardziej wzmocnioną swoją pozycję w ramach ustrojowych w Polsce. Natomiast tutaj w Parlamencie Europejskim generalnie przewodniczący to jest taka osoba, która nadzoruje pracę Parlamentu Europejskiego. Jest też to poniekąd funkcja taka reprezentacyjna, to znaczy pani Metsola również jeździ z takimi oficjalnymi wizytami reprezentując Unię Europejską, natomiast generalnie nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby podpisywać jakiekolwiek umowy, zobowiązania i tak dalej. Także jest to tylko i wyłącznie taka funkcja też reprezentacyjna poza Parlamentem Europejskim. Ten Parlament Europejski funkcjonuje troszeczkę na podobnych zasadach jak nasz polski Sejm, to znaczy mamy w Polsce marszałka, tutaj przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, mamy wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Tych wiceprzewodniczących jest aż 14. I również głosowaliśmy nad wiceprzewodniczącymi w Parlamencie Europejskim i głosowaliśmy w sposób tajny, zarówno nad panią Metsolą, jak i również nad wiceprzewodniczącymi. I wyglądało to mniej więcej tak, że dostawaliśmy właśnie taką kartkę i musieliśmy zaznaczać krzyżykami tych kandydatów, których popieramy. Mieliśmy dwie tury tych głosowań na wiceprzewodniczących, więc udało się to w miarę sprawnie przeprowadzić. No z ciekawostek, trzecia siła w Parlamencie Europejskim, czyli Patrioci na Rzecz Europy, nie otrzymali w ogóle wiceprzewodniczącego. Gdzie akurat w polskim Sejmie to troszeczkę inaczej wygląda. Oczywiście też posłowie głosują nad wicemarszałkami Sejmu. Natomiast zauważcie państwo, że tutaj jest naprawdę taki kordon sanitarny nałożony właśnie na partie prawicowe, partie konserwatywne, partie wolnościowe i że nawet jednego przedstawiciela z trzeciej co do wielkości grupy w Parlamencie Europejskim nie dopuszczono do tego, żeby reprezentować tych posłów właśnie w, my to byśmy nazwali prezydium Parlamentu Europejskiego, natomiast to się nazywa posiedzeniem szefa Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczących. To się nazywa dokładnie biuro, tak? Tutaj ja mam to, co jest takie właśnie techniczna organizacja pracy Parlamentu Europejskiego. Tym się zajmują właśnie przewodniczący Parlamentu Europejskiego i 14 wiceprzewodniczących, czyli takimi czysto techniczno-organizacyjnymi sprawami. Natomiast sprawami politycznymi w Parlamencie Europejskim, decydowaniem o tych sprawach politycznych, czyli odkształtowaniem, jakie akty ustawodawcze, jakie rozdzielaniem projektów ustawodawczych zajmuje się dokładnie konferencja przewodniczących. I żeby tutaj nie mylić tych pojęć, konferencja przewodniczących to jest taka organ, w którego skład wchodzi przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przewodniczący wszystkich grup parlamentarnych w Parlamencie Europejskim. Czyli przewodniczący Parlamentu Europejskiego i szefowie grup. No i to oni generalnie spotkania mają dwa razy w miesiącu, przygotowują posiedzenia Parlamentu Europejskiego właśnie pod kątem ustawodawczym, legislacyjnym, politycznym. No i to jest to, powiedzmy, najważniejsze ciało w kształtowaniu tego procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej. Krótko o tej pani Metsoli. Dlaczego takie duże poparcie? To znaczy pani Metsola była już wcześniej przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, jest Europejskiej Partii Ludowej. Jest po prostu, była i jest kandydatką nijaką. To znaczy nawet w tym swoim przemówieniu próbowała zadowolić każdą stronę Parlamentu Europejskiego. To znaczy tą część prawicową, tą część lewicową, tą część centrową i generalnie jak wysłuchacie w całości tego przewodniczącego
tego przemówienia, no to usłyszycie, że i było coś o biurokratyzacji Unii, ale też i było o równości i różne takie elementy o zwiększaniu konkurencyjności europejskiej gospodarki, więc były różne elementy, które musiały zadowolić każdą z tych stron, no ale właśnie z tej nijakości rodzi się również to poparcie na tak wysokim poziomie. Pani Metsola miała tylko jedną kontrkandydatkę, socjalistkę, no ale to tutaj zaproponowano przez lewicę, ta kontrkandydatura oczywiście nie przeszła. Natomiast no, już przy tym głosowaniu i propozycji pani Metsoli, propozycji kandydatury pani Metsoli, no było generalnie jasne, że pani Metsola przejdzie po prostu w tym głosowaniu w pierwszej turze. Co się jeszcze wydarzyło na tym posiedzeniu? Przede wszystkim wybieraliśmy też kwestorów. Kwestorzy to jest też taka funkcja w Parlamencie Europejskim. Wybieraliśmy kwestorów, wybraliśmy 5 kwestorów, w tym jednego z Polski. Pan Kosma Złotowski został zaproponowany przez grupę EKR, no i uzyskał tą funkcję tego kwestora. Czym się zajmują kwestorzy? Kwestorzy generalnie nadzorują konkretne działy administracyjne Parlamentu Europejskiego. Jest ich 5, każdy ma przydzielony swój zakres kompetencji, więc jedni odpowiadają za jakieś tutaj wydarzenia, wystawy kulturalne, zgadzają się, nie zgadzają się, za jakieś delegacje, wyjazdy, auta, no różne takie techniczno-organizacyjne rzeczy i oni są właściwie na tym szczeblu najwyższym i jeśli nie ma jakiejś zgody, albo potrzeba właśnie zgody już na tym szczeblu najwyższym, taki kwestor albo tą zgodę wydaje, albo tej zgody nie wydaje. Generalnie takie sprawy administracyjno-techniczne. Na tym posiedzeniu Sejmu też głosowaliśmy nad potrzebnością komisji w Parlamencie Europejskim. Tutaj z dobrych wiadomości mi udało się dostać do 2 komisji i to do tych komisji, do których generalnie planowałam się dostać w czasie kampanii wyborczej i pracowałam nad tym również po wyborach do Parlamentu Europejskiego, to znaczy do Komisji Handlu, czyli Komisja INTA i do Komisji Rolnictwa, czyli Komisja Agri. No i w tych 2 komisjach w najbliższych latach będę po prostu pracować, więc to też udało mi się tutaj zrealizować. Poza głosowaniem nad liczebnością komisji głosowaliśmy również w Parlamencie Europejskim pierwszą rezolucję. Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lipca 2024 roku w sprawie potrzeby stałego wspierania Ukrainy przez Unię Europejską. I już mówię, bo głosowałam przeciwko tej rezolucji i mówię, dlaczego głosowałam przeciwko tej rezolucji. Po pierwsze, ta rezolucja, oczywiście rezolucja Parlamentu Europejskiego nie ma żadnej mocy prawnej, nie jest wiążąca, jeśli chodzi o swoje decyzje. Więc jest to pewien gest polityczny, jest to wyraz pewnej opinii tutaj Parlamentu Europejskiego, że to lub coś innego jest popierane przez eurodeputowanych. No i dlaczego ja głosowałam przeciwko tej rezolucji? Po pierwsze, Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje niedawne rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. To, co mówiłam w kampanii wyborczej, jestem przeciwnikiem akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Uważam, że jest to po pierwsze niepoliczone, po drugie jest to bardzo duży koszt, zwłaszcza dla Polski. I nie tylko chodzi tutaj o politykę spójności, nie tylko chodzi tutaj o wspólną politykę rolną. Natomiast przedsmak wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej już mamy, to znaczy te wszystkie decyzje, które wydarzyły się w ciągu ostatnich ponad 2 latach, to znaczy po pierwsze chociażby liberalizacja handlu między Unią Europejską a Ukrainą, która wpłynęła na polski rynek rolny, umowa o transporcie drogowym towarów, która wpłynęła na polskie firmy transportowe, no to wszystko pokazało, że no nie jesteśmy jako kraj, jako Unia Europejska na tyle konkurencyjni, żeby poradzić sobie z ukraińskim tutaj napływem towarów, napływem firm, które no po prostu w ramach nieuczciwej konkurencji no wypychają z rynku tutaj polskich przedsiębiorców, polskich rolników, polski przemysł rolno-spożywczy. No i dzieje się to niestety na nierównych zasadach i nie mam co do tego wątpliwości, że gdyby ta akcesja miała mieć miejsce, bo na razie to wszystko jest no powiedzmy takie niepewne i nikt nie mówi tutaj o przyjmowaniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Natomiast no, takie gesty no, pokazują, że jest duża presja na to, żeby Ukrainę do Unii Europejskiej przyjmować. I zresztą nawet taka deklaracja rozszerzenia Unii Europejskiej pojawiła się również w wytycznych
zaproponowanych przez von der Leyen. To pokazuje, że no tutaj jest ta presja na to, żeby Unię Europejską rozszerzać, a z rozszerzeniem Unii Europejskiej wiąże się jednocześnie zmiana traktatów, no, która nie ma nic co do tego wątpliwości, marginalizuje po prostu pozycję Polski w Unii Europejskiej. Druga rzecz, dla której nie poparłam tej rezolucji, dlaczego w ogóle głosowałam przeciw, no to jest Parlament Europejski ponownie wyraża stanowisko, zgodnie z którym wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i sojusznicy NATO powinni indywidualnie i wspólnie zobowiązać się do udzielenia Ukrainy wsparcia militarnego w wysokości co najmniej 0,25% ich PKB. No i na to też nie ma mojej, naszej delegacji zgody, dlatego że no my nie zobowiązujemy się do tego, żeby jakikolwiek ułamek procenta czy procent naszego polskiego PKB był przekazywany na pomoc militarną. To w ogóle nie powinna być w żadnym wypadku kompetencja Unii Europejskiej i żaden podmiot międzynarodowy, czy to jest NATO, czy to jest Unia Europejska, nie powinny tego narzucać państwom członkowskim. Są suwerenne decyzje państw członkowskich i to tak, nic takiego po prostu w rezolucji Parlamentu Europejskiego nie powinno się znaleźć. No i trzeci element, który znalazł się również w tej rezolucji, czyli Parlament Europejski wzywa Komisję, aby zaproponowała długoterminową pomoc finansową. I na to też nie ma mojej zgody, dlatego że jak Państwo śledzicie te wszystkie wydarzenia, które tutaj się dzieją, no to wszyscy wiemy, że Unia Europejska w ostatnich miesiącach bardzo dużym wsparciem finansowym otoczyła Ukrainę. Być może pamiętacie Państwo te spory właśnie, gdzie tutaj premier Orban blokował to wsparcie, argumentując to tym, że tą pomoc po prostu trzeba w jakiś sposób uwarunkować. No i ten cały spór tutaj się toczył. Ostatecznie tą pomoc w postaci tych 50 miliardów euro Ukrainie udzielono. To jest rozpisane na konkretne lata, więc nie ma też mojej zgody na to, żeby po prostu takie zapisy się pojawiały. To znaczy rozpisanie długoterminowej pomocy finansowej dla Ukrainy, to nie powinno być w ogóle przedmiotem tutaj prac Parlamentu Europejskiego. Czy coś mnie tutaj zaskoczyło w tym Parlamencie Europejskim, bo pewnie też taka kuchnia tutaj Parlamentu Europejskiego Państwa interesuje. Na razie mnie chyba nic aż tak bardzo nie zaskoczyło, poza tym, że jest tutaj dość dużo chaosu i zamieszania i że trudno odnaleźć swoje tam miejsce i odnaleźć się w tych budynkach Parlamentu Europejskiego. Natomiast to jest kwestia czasu, kiedy ja tutaj po prostu poznam te wszystkie korytarze na tyle dobrze, żeby móc sobie tutaj sprawnie funkcjonować. Jak to posiedzenie wygląda? No posiedzenie zaczynamy we wtorek, kończymy w piątek. To są te dłuższe posiedzenia właśnie w Strasburgu, te krótsze mamy w Brukseli. Ja tutaj przylatuję z innymi europosłami z Polski, pewnie razem z tymi europosłami z Polski będziemy razem wracać do Warszawy. Pewnie za jakiś czas będę mogła troszeczkę więcej powiedzieć, bo jednak ten początek jest troszeczkę inny od takiej stabilnej codziennej pracy w Parlamencie Europejskim. Natomiast no, na ten moment te wszystkie elementy się jeszcze ta cała układanka się jeszcze do końca układa, więc mam nadzieję, że już w kolejnych odcinkach troszeczkę więcej powiem tutaj z tej takiej merytorycznej pracy, jak to wygląda od kuchni. Opowiem też Państwu o procesie legislacyjnym. No a kolejny odcinek to oczywiście wybór szefa Komisji Europejskiej, tego co zaproponowała von der Leyen i tego czy w ogóle jest jakiś krok wstecz, jeśli chodzi o politykę unijną, czy te wszystkie elementy, które krytykowaliśmy w czasie kampanii wyborczej, czyli Europejski Zielony Ład, pakt migracyjny, propozycja zmian traktatowych, pozatraktatowe rozszerzanie kompetencji, czy w ogóle jest jakakolwiek dyskusja tutaj w Parlamencie Europejskim na ten temat, no to o tym właśnie w kolejnych odcinkach. Dziękuję. Studio Europarlament, Strasburg, a kolejny Europarlament już z Brukseli i kolejna dawka informacji.